Dzień dobry, witam pana profesora bardzo serdecznie w imieniu Muzeum Historii Medycyny i Działu Fotomedycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Szostek, słynny chirurg, specjalista chirurgii naczyniowej, były prorektor Akademii Medycznej i prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Witamy panie profesorze. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie w imieniu Muzeum Historii Medycyny i Działu Fotomedycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl Archiwum Historii Mówionej. No i zwróciliśmy się z prośbą do pana profesora o wywiad, no bo pan miał niesamowity wpływ na dziedzictwo naszej uczelni. No zapisał pan wspaniałą kartę w historii medycyny, ale też w historii Warszawy, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy za możliwość spotkania. Chciałbym panu profesorowi zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie będzie dotyczyć początków funkcjonowania w Warszawie Akademii Medycznej. Jak pan profesor wspomina lata studiów w murach uczelnianych na początku lat 50. No więc jak widać, jestem jednym z tych, który powinien pamiętać szczegóły prawie od początku, dlatego że ja składałem podanie o przyjęcie jeszcze na krakowskim przedmieściu do pana rektora Czubalskiego, który był wtedy naszym rektorem. Wspólnie funkcjonowaliśmy tam na krakowskim. Dyplom dostałem już od pana rektora, który był tutaj u nas w naszej tylko uczelni, Marcina Kasprzaka, bo została oddzielona uczelnia w tym czasie od uniwersytetu i stworzyliśmy pewną naszą samodzielność. Jest to okres rzeczywiście początkowych lat powojennych. Tak jak powiedziałem, nie jestem najstarszym, chociaż może to tak widać, ale pamiętającym tamte lata początkowe nasze, trudne, bardzo trudne, ponieważ myśmy rozpoczęli w okresie, kiedy po zburzeniu Warszawy, po zniszczeniach wojennych nie było ani naszych szpitali, ani naszych budynków, ani tych pracowni, które mogły nam zagwarantować warunki, chociaż po części podobne do tych, które są dzisiaj. No ale w tych warunkach no, przyszło nam żyć, pracować i taka jest brutalna prawda. Świetnie wspominam tamte czasy, trudne, ciężkie, na pewno organizacyjnie dla nas, dla studentów, dla wychowanków, na pewno także i dla naszych wychowawców, profesorów. Przecież większość z nich zginęła w czasie wojny. Niedobory były olbrzymie, olbrzymie niedobory kadrowe. Ci, którzy przejęli bezpośrednio dydaktykę po wojnie, to byli ci, którym się udało uratować życie. Oni byli przedwojennymi nauczycielami. Profesor Czubalski na przykład, docent jeszcze wtedy. Przed wojną prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. Po wojnie też rektor Uniwersytetu Warszawskiego. On był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a potem stał się rektorem, przeszedł do nas wtedy Uniwersytetu Akademii Lekarskiej, potem nazwanej Akademią Medyczną. I ci ludzie, którzy można by rzeczywiście na palcach wymienić, profesor Biernacki, profesor Semerał-Siemianowski, interniści, profesor Zweibaum, było profesor Budkiewicz, trochę chirurgów, trochę pediatrów, trochę internistów. Ale to były pojedyncze osoby i tą kadrę też trzeba było w jakiś sposób montować, sprowadzać i to była rzeczywiście bardzo, bardzo trudna sytuacja. Nasze ćwiczenia, zajęcia odbywały się trochę na krakowskim przedmieściu, trochę na Oczki, trochę w różnych szpitalach, gdzie było jeszcze można tą dydaktykę prowadzić i to są wspomnienia wymagające rzeczywiście bardzo, bardzo głębokich przemyśleń, ponieważ chcielibyśmy o tych przykrościach, kłopotach zapomnieć, a pamiętać jednak mimo wszystko olbrzymi trud i nakład pracy naszych wychowawców, naszych nauczycieli. To, co pan profesor mówi, to jest niezwykła historia, niesamowita.
pokazująca, jak Warszawa się odbudowywało i jak reaktywowano szkolnictwo wyższe. Z tego, co pan powiedział, składał pan dokumenty na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, ale już był pan związany z Akademią Medyczną już jako student. Tam był nasz wtedy dziekanat. W budynku medycyny teoretycznej. Ten pierwszy budynek po lewej stronie od wejścia, ten, który jest w tej chwili odnowiony, przerobiony, zupełnie nieporównywalny do tego, co było, co jest, patrząc na to z perspektywy, bardzo ładny budynek, ale tam się mieścił rektorat, dziekanat, fizjologia, fizjopatologia tam była, farmakologia, to w tym jednym budynku były, ponieważ ten budynek przetrwał, był naszą podstawą i rzeczywiście funkcjonowała tam nasza władza i myśmy byli częścią, przede mną jeszcze, to się zaczęło, częścią Uniwersytetu Warszawskiego, a ten budynek był dla nas przeznaczony, dla naszego użytku. Myśmy po wojnie, powiadam, w czasie wojny, w czasie okupacji, no nie było tego, nie istniało. Bezpośrednio po wojnie, to myśmy zaczęli swoją historię od tak zwanej Akademii na Warszawskiej Pradze, Boremlowskiej. Do dzisiaj ta szkoła istnieje, tak, ten budynek, tak, do dzisiaj istnieje. Za Placem Szymbeka. Tam w czasie okupacji trochę było i trochę było po wojnie bezpośrednio. Początek. Nawet chcę powiedzieć, że nasza uczelnia rozpoczęła swoją działalność, kiedy front ten nasz wyzwolicielski był zatrzymany na Wiśle, to na Pradze już powstała wtedy rzeczywiście w zarysach uczelnia nasza. Pierwszym dziekanem to był profesor Butkiewicz, chirurg, a tu ta część lewobrzeżnej Warszawy jeszcze była zajęta przez Niemców. Niezwykła historia. Panie profesorze, właśnie cofnijmy się może jeszcze do przeszłości. W czasie wojny wiem, że działał pan w konspiracji, roznosząc ulotki, pomagał pan przy transporcie materiałów zbrojnych. Czy ten w sumie najsmutniejsze, najczarniejsze dni w historii XX wieku naszego kraju miały jakiś wpływ na podjęcie przez pana decyzji zostania lekarzem? Więc ja oczywiście o swojej działalności okupacyjnej niewiele mogę mówić, dlatego że byłem brzdącym, byłem tam dziesięciolatkiem, który był wykorzystywany głównie dlatego, że mój ojciec był tam dowódcą zgrupowania, mój brat, wujek, stryjek, cała rodzina zresztą. I część niestety nie przeżyła, część przeżyła i stąd dla mnie te wspomnienia są takie trochę smutne. Ja mam i wspomnienia nawet i bardzo przykre, dlatego że byłem ranny w czasie wojny. Jestem absolutnie związany uczuciami. Nigdy nie występowałem o żadne rekompensaty, aczkolwiek były tam jakieś wnioski w stosunku do mnie kierowane. Nie, ja o tym zapomniałem. Byłem w harcerstwie i niestety w 1943 roku nasz drużynowy został aresztowany. Był jednym z tych, który został aresztowany przez Niemców przez prowokację. On tam gdzieś się spotkać miał z kimś, kto miał mu sprzedać broń, jakieś tam pistolety, coś takiego. I niestety skończyło się to tragicznie, bo to była prowokacja. On się na to zgodził, spotkał się Walczak i proszę sobie wyobrazić, on został rozstrzelany w Warszawie na ulicy Płockiej, róg Górczewskiej. Uh-huh. Tam został rozstrzelany i wtedy myśmy trochę zostali rozproszeni. Nasza organizacja nie była duża, no ale to nas trochę sparaliżowało. O okupacji jest wiele rzeczy do wspomnienia, dlatego że mój ojciec jako oficer przedwojenny dostał się do niewoli, był w obronie Warszawy na dworcu gdańskim w dywizjonie pociągów pancernych i był na trasie pomiędzy Modlinem a dworcem gdańskim. No, wrócił potem do
ciężko ranny zresztą, powrócił do... Został zostawiony poza Warszawą w czasie tych naszych działań wojennych tylko dlatego, że nie rodził żadnych szans nadziei uratowania. I do tej niewoli na krótko się dostał. Został tam zostawiony, potem jakoś udało mu się przetrwać to wszystko. I okupacja jest dramatem, jest tragedią. Rzeczywiście ja wcześniej, jeśli tak można powiedzieć brzydko, wcześniej miałem granat w ręku niż bombkę na choinkę. Takich pewnych historii bardzo dużo. Bo w moim domu była przechowalnia broni, były tam różne inne rzeczy. No ale to są takie smutne rzeczy, o których ja niechętnie mówię, niechętnie do tego wracam, ponieważ część mojej rodziny zginęła w czasie wojny, w czasie okupacji. Jeden wujek zamordowany w gestapo, drugi rozstrzelany. Taka jest nasza historia, zresztą większość z nas. I wybór mojego zawodu wynikał może po części z tego, że ja miałem zamiłowanie do medycyny i mogę powiedzieć, że ja nawet będąc w harcerstwie byłem sanitariuszem. O. Tam gdziekolwiek się pojawiała jakakolwiek aktywność w tym zakresie, to ja byłem pierwszy. To dobre przygotowanie do przyszłych studiów. Tak, na naszych spotkaniach, na naszych obozach harcerskich, na naszych działaniach tych tak zwanych polowych, harcerskich. Ja zawsze byłem z tym związany i być może to miało jakiś wpływ na ostatnią moją decyzję. Byłem bardzo tym zainteresowany i stąd ten wybór, którego absolutnie nie żałuję, wręcz przeciwnie, jestem dumny z tego, że mi się udało dostać na uczelnię, bo to wcale nie było łatwe, i podjąć tą działalność, która mnie bardzo interesowała, interesuje do dzisiaj. No, pomimo tego, że już wiek na to wskazuje, że powinienem wiele rzeczy zostawić w spokoju, a to mnie jednak bardzo, bardzo mobilizuje i stąd spotkanie w tym budynku z tytułu różnych innych moich funkcji, które mnie przywiązały do tej naszej uczelni, obecnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. U Pana jest zauważalna niesamowita pasja nie tylko do medycyny, ale też do historii. I kolejne pytanie będzie się wiązać z poprzednim. Czy zostanie chirurgiem specjalizującym się w chirurgii naczyniowej było od razu od Pana pierwszym wyborem, czy rozważał może Pan dla siebie jakąś inną przyszłość zawodową w medycynie? No tak. Prawda brutalna jest taka, że można było wtedy sobie wybrać jakikolwiek inny. Ja nawet też tam myślałem o jakiejś innej specjalności, ale chirurgia była jedyną, która po przejrzeniu jeszcze w czasach studenckich, bo ja byłem w kole naukowym, tak zwanych studentów chirurgicznych. Myśmy byli u profesora najpierw Budkiewicza, a potem Nielubowicza w tym czasie, kiedy to był trzeci rok moich studiów, czwarty, ja już byłem wtedy związany z tą kliniką. A chirurgia mnie pochłonęła i właściwie zdecydowała o wyborze tego kierunku. To jest dziwne, ale prawdziwe. Ja w końcu się zdecydowałem na tą chirurgię, że ona była wtedy w moim odczuciu najbardziej odpowiadająca mi, moim zainteresowaniom. I ja chcę powiedzieć, że moje studia były nie tylko w Polsce, ale były i za granicą. Byłem stypendystą w wielu krajach. Byłem w Anglii, w Ameryce, i w Szwecji, i w Niemczech. Poza tym w działalności mojej jest taka kartka. Ja byłem prezesem Towarzystwa Chirurgicznego Europejskiego. Tworzyliśmy to jednym z twórców z Anglikami, Niemcami i Szwedami. Tworzyliśmy to towarzystwo i ja wtedy już właściwie zdecydowałem, że będę tym chirurgiem, chirurgiem naczyniowym, i dlatego powstało właśnie European Society for Vascular Surgery. To jest to właśnie Towarzystwo Europejskie Chirurgiczne. I to był mój wybór, którego naprawdę nie żałuję.
Panie profesorze, wymienił pan przed chwilą kilka znanych, słynnych medyków, profesora Tadeusza Butkiewicza, profesora Jana Nielubiewicza. Miał pan też okazję współpracować z profesorami Januszem Pikarczykiem, Jerzym Szczerbaniem. Z którą z tych postaci najlepiej pan wspomina współpracę? Oczywiście z każdym z nich na troszkę innej płaszczyźnie. Natomiast na pewno najbardziej profesora Jana Nielubiewicza. On był następcą profesora Butkiewicza, ale jednocześnie niezwykłym rzeczywiście lekarzem, naukowcem, organizatorem i w tym zakresie, i chciałbym powiedzieć bez przesady, twórcą nowoczesnej chirurgii w Polsce. Twórcą nowoczesnej chirurgii w Polsce. Ja przepraszam, ale może rozszerzę troszkę to moje poglądy na ten temat i moje argumenty, ponieważ one wyglądają w ten sposób, że ja byłem obserwatorem, ja to obserwowałem wszystko. Nie ma co ukrywać, nasza przedwojenna medycyna była na średnim poziomie, na takim, na jakie nas było stać wtedy. Współpracowaliśmy z Niemcami, z Francuzami troszkę. Myślę, że z Anglikami najmniej, a już w żadnym stopniu z Ameryką, to były białe kruki. Natomiast profesor Nielubiewicz ukończył studia, proszę sobie wyobrazić, w 1939 roku. W 1939 roku, dokładnie w czerwcu, dostał dyplom. On miał rodzinę w Wilnie. Czyli na Uniwersytecie Stefana Batorego studiował. On zaczął, ale skończył w Warszawie. Skończył w Warszawie. Tak. I po skończonych studiach w czerwcu, otrzymaniu dyplomu, pojechał do rodziny, do właśnie Wilna, bo tam powiedziałem, że tam miał tą swoją rodzinę i proszę sobie wyobrazić, za 2 tygodnie wybuchła wojna i on się mógł wrócić do Polski. Czyli on posiadał wiedzę przedwojenną, wojennej tyle, ile mógł zdobyć na terenach sowieckich, bo wtedy wkroczyły wojska sowieckie. Polaków tam za bardzo nie szanowano, mimo że w Wilnie było dość dużo tych polskich rzeczywiście szlachetnych nazwisk, ale trudne były warunki. I on tam będąc, zresztą miał parę tam dramatów, tragedii, udało mu się jakoś tam przeżyć, wrócił do Polski dopiero w 1946 roku, kiedy zakończyła się wojna. I on był tym, który w zasadzie, proszę zwrócić uwagę, od 1939 do 1946 roku, tam jakbyśmy nie liczyli tych kilkanaście lat, nie korzystał z żadnych dodatkowych edukacji. Nie miał żadnych kontaktów, ani zagranicznych, ani tutaj u nas. Wtedy nie było kontaktów, przecież wiemy, jakie to były warunki. Nie było żadnych możliwości wyjazdów. Pracowaliśmy w szpitalu na oczki Chałubińskiego, tam w tym Dzieciątka Jezus, zniszczonym, odbudowanym. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie istniały sale pooperacyjne. Sale operacyjne z trudem się organizowało. Czyli wszystko od nowa odbudowano. Od nowa wszystko było. Jedna sala była 32-łóżkowa. 32-łóżkowa sala. Myśmy mieli bardzo dużo pracy, bardzo dużo pacjentów, a on był tym, który potrafił tą kadrę zaangażować, zmobilizować do tej pracy. Co jest bardzo ważne, to jest moja obserwacja, że w zasadzie zmienił naszą historię rok 56, 6, 7 może, dlatego że wtedy, to jest bardzo istotny szczegół, wtedy zmienił trochę tą naszą medycynę ze względu na fakt, iż Ameryka zaproponowała Polsce tak zwane stypendia Rockefellera. To były stypendia dla kilku wybitnych lekarzy i rzeczywiście z Polski pojechało 5-6, profesor Nielubiewicz, jeszcze wtedy doktor Nielubiewicz, docent Nielubiewicz pojechał i jeszcze Orłowski Tadeusz, pojechał Nowicki, powiadam Oszacki z Krakowa, pojechała grupa lekarzy na to stypendium.
W 1958 roku, w 1958 roku, czyli 20 lat prawie po dyplomie, była szansa na pogłębienie swojej wiedzy. I zyskania informacji, jak... I tu było właściwie, ja mogę tak powiedzieć, że jak potem rozmawiałem z profesorem, bo po powrocie on nam wszystko to przekazywał, to co tam widział, zdobył, to on z tego parteru nagle przez rok czasu znalazł się na 5., 6. piętrze naszego budynku. Taki był przeskok i rozwój naukowy. Taki był skok. Wiele takich kierunków, których i elementów składowych medycyny, których myśmy w ogóle nie znali, nie słyszeli o nich, on poznał tam na miejscu. Po powrocie tutaj, i to jest największa rzecz, że on sam powrócił, potem zdecydował, że najlepszą formą edukacji jest wysłanie jego współpracowników za granicę. Na kolejny wyjazd. Tak, myśmy pojechali. Trzeba powiedzieć, że tak się złożyło, że no nie wszyscy powrócili. Nie wszyscy. No takie też były czasy. Tak, nie wszyscy powrócili. Ale chwała tym, którzy wrócili, tak, żeby wspomóc polską medycynę. Natomiast chwała tym, którzy powrócili, którzy chcieli podjąć się tej pracy. Tutaj rzeczywiście podjęli się tych trudnych warunków, zdobyli tamtą wiedzę, ten know-how cały, przyjechali tu, oddali za darmo polskim pacjentom, polskim szpitalom. Rzeczywiście, myśmy jak w tamtych warunkach, w tym szpitalu Dzieciątka Jezów, dokonali chociażby takiego pierwszego w Polsce przeszczepu nerek. To był chyba 1967 rok. Tak. Notabene przedłużony, myśmy byli wcześniej gotowi, przedłużony trochę przez taki incydent, do którego nie chciałbym wracać, dramatu, który nastąpił w Łodzi, ponieważ tam próbowano podjąć przeszczep serca i niestety skończyło się to zgonem, a rodzina oskarżyła szpital, że zamiast bronić chorego, zabrali mu to serce do przeszczepu, co nie było prawdą, bo były do tego określone. Czyli byli Państwo już przygotowani dużo wcześniej do tego zabiegu. Dużo wcześniej zabiegu. I myśmy mogli to zrobić dużo wcześniej, tylko to zostało wyhamowane przez Ministerstwo Czyli Zdrowia. Czyli o kilka lat mniej więcej, tak, tak opóźniło się. Tak. O tym przyznaję, Panie Profesorze, nie słyszałem. Ale tak, to ciekawe. To jest taki bardzo smutny akt, który nam przedłużył troszkę, ale proszę zwrócić uwagę na to. Ja nie chcę sięgać do takich porównań, bo ja nie wiem, jak my dzisiaj my, Polska, jak odstajemy od Niemiec, od Ameryki, Niemcy od Ameryki, bo ta jest różnica, nie ma żadnych wątpliwości. Moja ocena jest, że nas dzieli od Ameryki dystans co najmniej kilkudziesięcioletni, naprawdę dwa pokolenia to co najmniej, żebyśmy mogli być porównywalni z nimi. A proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o medycynę, to my jesteśmy na wyciągnięcie ręki i rzut beretem. To nieważne, że ja zostałem tam prezesem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Ale ważne jest to, że my w tej chwili w większości szpitali, przynajmniej akademickich, tych instytutowych, standardem swoim jesteśmy bardzo blisko nie tylko Niemiec, Anglii, ale i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nas dzieli dzisiaj coś, to dystans 5, 7, 10 lat maksimum 10 lat. Maksymum w medycynie. To ma na pewno między innymi odbicie w tym, co nas teraz prześladuje, mówimy nas Polskę, nas ekonomikę, nas Ministerstwo Zdrowia, bo te procedury wprowadzone tutaj do nas z zagranicy są dużo droższe niż te prymitywne przedwojenne, czy nawet nasze powojenne, są droższe. Jeżeli Pan chce, to mogę dać dobry przykład. No chętnie posłuchamy. Bardzo proszę. Proszę pana, w roku 1980 ja byłem konsultantem krajowym do spraw chirurgii naczyniowej po 80. Proszę pana, i myśmy wtedy
mieli na przykład chorego z tętniakiem aorty, to była operacja tak zwana otwarta, wszczepiano protezę, usuwając ten tętniak. I operacja tego typu kosztowała około 4000. Mnie się udało uzyskać tam jakieś dodatkowe jeszcze nakłady, także szpitale i oddziały chirurgiczne, te wysokospecjalistyczne, dostały podwyżkę w ciągu krótkiego czasu, za co dzisiaj także dziękuję ówczesnemu prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, panu doktorowi Millerowi, ale Miller, to był Miller Jerzy. On był i tak rzeczywiście bardzo życzliwy, on pracował w Ministerstwie Zdrowia, był zainteresowany tym. I proszę sobie wyobrazić, że ta operacja w sumie razem kosztowała około, w sumie potem około 7 czy 8 tysięcy. Operacja tętniaka aorty. Po paru latach, po naszych kontaktach z zagranicą, myśmy zastosowali tak nowoczesne metody leczenia, jak w Ameryce, jak w Anglii, jak we Francji, jak w Niemczech, tak zwane stent grafty. Tylko te stent grafty były produkowane nie w Polsce, za granicą. I myśmy wtedy te stent grafty, szczególnie dla chorych bardzo obciążonych, o dużym ryzyku, tam gdzie ta operacja była obarczona ryzykiem śmiertelności. W tym przypadku ta śmiertelność przy stengraftach jest w granicach 2%, 1,5%, a nawet w tej chwili jeszcze mniej 0,5%. Ale kosztuje ona około 50 tysięcy złotych. Dzisiaj obecnie około może 48-50 tych granicach. To i tak są duże koszty. To jest koszt prawie średniego samochodu. Mhm. Przepraszam, porównuję. Niedobrze porównania, ale taka jest prawda, takie są nakłady. Czyli nowoczesna medycyna jest drogą medycyną. Ja mogę powiedzieć, że ja byłem konsultantem w krótkim czasie, ale byłem w WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, tam byłem doradcą, konsultantem. Ja znam wszystkie kraje w zasadzie europejskie, większość krajów pozaeuropejskich. Ja widziałem medycynę bardzo dobrą i nędzną, słabą. Widziałem bardzo drogą i tanią, ale nie widziałem dobrej i taniej. Nie ma czegoś takiego. I my w tej chwili na tą medycynę wydać na usługi, na te operacje, zabiegi, na tą całą naszą aktywność rzeczywiście musimy mieć zdecydowanie wyższe pieniądze niż mamy, bo one są porównywalne, te zabiegi, z zabiegami zagranicznymi, a przynajmniej, bo my tyle nie zarabiamy, co Amerykanie ani Anglicy, nad czym ubolewam, ale mamy sprzęt, który jest równie drogi. Taki zabieg, który tam się wykonuje, powiedzmy, za 150 tysięcy dolarów, on u nas kosztuje 30, wiadomo, dużo mniej, więc i najmniej ci, którzy to wykonują. No ale to absolutnie proszę potraktować jako informację, uwagę, a nie jakąś mój żal, czy z tego tytułu mój niedosyt, bo to mnie już to teraz mniej interesuje, ale sytuacja się poprawia na pewno finansowa, ale jeszcze jest daleka od tego, co jest dowodem także wszystkich naszych mieszkańców, którzy ciągle narzekają na ten system. Przecież klasycznym przykładem jest taka operacja, na którą Amerykanie zażądali normalnej ceny. 4 miliony za operację tętnicy płucnej. Tego dzieciaka, który tak. Finanse. To jest operacja bardzo złożona, trudna, bardzo trudna, wielogodzinna, bo to jest zwężenie tętnicy płucnej, to są tam zmiany zarostowe. Pewnie cały zespół zabiegu współpracuje. Kilka zespołów. Kilka zespołów nawet. Musi tak, bo to jest może nawet kilkunastogodzinna operacja. To i duże naczynia, i małe naczynia, rozproszone tam, to jest tak jakby korzeń drzewa. Nagle trzeba było poprawiać. Tych gałązek jest bardzo dużo. Od głównego zaczynając, trzeba dokonać tam poprawy. Wcale nie jest to rzadka cena tego typu w Ameryce.
ale taka jest rzeczywistość. Pozostaje prawo decyzji. Albo inwestujemy i ratujemy to życie, albo poddajemy się. No to są zawsze Nie ja decyduję o tym na szczęście i nie muszę, ale to są może takie skrajne przykłady, ale chciałbym właśnie podzielić się przy tej okazji taką uwagą, która jest często powtarzana, że ta medycyna to każde pieniądze zje, które się im przeznaczy. Ale ja nie widziałem takiego doktora, czy takiego nauczyciela akademickiego, który, bo ja wiem, zdefraudował, nakradł tych pieniędzy, które przesłała instytucja nadrzędna, Ministerstwo Zdrowia, czy ktoś inny, żeby te pieniądze gdzieś zostały przez zespół lekarski rozkradziony, zmarnowany, wyrzucony. Ale to jest oddzielna zupełnie sprawa do innych rozważeń. Panie profesorze, wspominał Pan o kontaktach międzynarodowych, więc teraz zapytam Pana o lata 1999-2002. Pełnił Pan wtedy funkcję prorektora Akademii Medycznej do spraw inwestycji, współpracy z zagranicą i regionem. Mam pytanie, jak Pan wspomina ten czas? Które decyzje wydają się dla Pana najważniejsze wtedy podejmowane przez Pana i przez cały zespół rektorski, a które należały decyzje do najtrudniejszych? Tak. Więc ja myślę, że jest to okres dla nas bardzo, bardzo korzystny, bo my po przeniesieniu się z Uniwersytetu Warszawskiego najpierw otrzymaliśmy taki budynek na Filtrowej. Tam był rektorat, dziekanaty, tam była nasza cała struktura administracyjna i jeszcze troszkę dla somatologii znalazło się miejsca. Ale to była ciasnota. To była bardzo, bardzo niewygodna dla nas. Ten budynek dla funkcjonowania naszego, a w tych latach, o których Pan mówi, to już myśmy sprowadzili się na teren Trojdena, tutaj z Wielkiej Góry. Był to okres, kiedy myśmy przenieśli się z farmacją, potem ze szpitalami z oczki z Dzieciątka Jezus, do tego szpitala tutaj na Pole Mokotowskie, jak my to nazywamy, na tą ulicę obecnie Nielubowicza, czy najbliższy tutaj już ten region. I myśmy już wtedy mogli jeszcze bardziej rozwinąć naszą współpracę zagraniczną, już nie mówię o naukowych, o warunkach, które tutaj były w porównaniu z tymi warunkami, które były w innych szpitalach. To było nieporównywalnie korzystne. I myśmy wtedy dla nas, dla wszystkich lekarzy, zresztą dla wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani postępem, są niezbędne, są konieczne kontakty bezpośrednie, kongresy, sympozja, wyjazdy zagraniczne. Stypendia to jest ta nasza podstawowa rzecz, którą my musimy wykorzystać dla wymiany wiedzy, poglądów i pogłębienia naszym w tym zakresie kontaktów. To nam dało bardzo dużo i ja osobiście byłem tym bardzo zainteresowany. Ja byłem organizatorem, zresztą z moim zespołem, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, moich kolegów, chirurgów, moich wychowanków. Ja byłem organizatorem i w kraju, i poza krajem kilku, czy kilku nawet nastu konferencji międzynarodowych. To miał Pan możliwość poznać specjalistów z tych samych dziedzin nauki, tak naprawdę z całego świata. Myśmy najlepszym dowodem dla mnie, że ta wiedza jest bardzo blisko każdego z nas, która jest na przykład w Ameryce, w Anglii, w Szwecji czy gdzieś, wie Pan, że my na tych sympozjach i konferencjach dyskutujemy o pewnych szczegółach związanych z naszą taktyką, z naszymi operacjami. My mówimy o tym, o tamte, o szczegółach i tak dalej. My się rozumiemy, my wiemy, o co chodzi. A dlaczego to, a nie dlaczego tamto? I to jest olbrzymia nasza wartość tych spotkań międzynarodowych. Może organizacyjnie
one mogą budzić pewne wątpliwości, bo są drogie, trudno dostępne, bo młodzież lekarska powinna w tym uczestniczyć, to są drogie pieniądze, hotele tam, te opłaty są dość drogie, ale one są konieczne, one są konieczne. Nie ma możliwości zdobycia takiej wiedzy poprzez czytanie książek, oglądanie artykułów, tak. Nie. To za mało. Powinno się w tym zakresie dokonać więcej poprzez bezpośredni kontakt. Ci ludzie przyjeżdżali do nas. Myśmy już wtedy nie wstydzili się przyjmować ich w naszych szpitalach, w naszych tutaj placówkach naukowych, badawczych, administracyjnych, tych ludzi z zagranicą. No tam ci Państwo, którzy pamiętają szpital powojenny Dzieciątka Jezus, brzydko nazywali ludzi spustoszony, rzeczywiście rozbity budynek, brzydko go nazywano, rzeczywiście te dostawki, te niedobory sprzętu, fatalne warunki, niemożliwe do rozwoju. Sytuacja jest nieporównywalna. Goście odwiedzają szpital pediatryczny tutaj na terenie kampusa Banacha, no to są zachwyceni przestrzenią, architekturą, tak. I też sprzętem, prawda, specjalistycznym. Więc w tym zakresie nasza władza, myślę, że najważniejszą rzeczą jest, że centralna nasza władza, bo oczywiście ja mówię o ministerstwie, o całym tym rządzie, na pewno robi wszystko, żeby nam pomóc. Jestem dumny z tego, że nas rozumieją. Jestem mniej zadowolony z tego, że nie mamy pełnego w tym zakresie nakładu, który mógłby nam zagwarantować. To nie chodzi o nas, naszym pacjentom, te usługi, które są konieczne, które są potrzebne. I widzę, że w tej chwili, jak raz aktualna jest to przecież tak zwana zgoda międzypartyjna, czy tam jakbyśmy to nazwali, prawda, że wszystkie te kluby obecne w Sejmie, które tam się znajdują, podpisały jakąś zgodę, że będą się tym zajmowali. Oby udało się to. Wszystko zmierzało w odpowiednim kierunku. Żeby to się okazało prawdą. Panie profesorze, jest pan laureatem wielu ważnych, prestiżowych nagród, wyróżnień. Został pan odznaczony Krzyżem Wielkim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest pan odznaczony tytułem honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Które z tych odznaczeń, a może jakieś inne, ceni pan sobie najbardziej? Ja panu powiem, jeżeli pan mnie pyta rzeczywiście prywatnie, zacznijmy od pytania prywatnego. Tak, to ja panu powiem, ja najwyżej cenię moje odznaczenie honorowego członka Związku Inwalidów Wojennych. Rozumiem. Ja nigdy z tego żadnych korzyści, ani finansowych, ani tego, nie chciałem żadnych, broń Boże, w tym zakresie. To się wiąże z pewną pamięcią o pewnych dramatach, tragediach, które nas spotkały. Pewnie każdego, nie mnie tylko jednego, ale wielu innych. Ja nawet z rodziną się tym nie dzieliłem. Nie dzieliłem się. To pytanie mnie troszkę zaskoczyło i nie uważałem. Ja nawet tej odznaki nie zawsze noszę. Na pewno te odznaki, które ja dostałem, te wyróżnienia są wyrazem, no nie wiem, czy rekompensują, no są wyrazem jakiegoś może i uznania za tą naszą działalność. No, bo to nie moje, ja powiadam, ja nie sam pracowałem, ja nie sam byłem jedynym, który w tym zakresie mógł tego dokonać. Poprzez te nasze organizacje, spotkania międzynarodowe, te nasze sympozja, konferencje organizowane tutaj, myśmy mogli przekazać sporo wiedzy, czy pogłębienia tej wiedzy kolegom, którzy przyjechali z Polski przy kontaktach tych, którzy przyjechali z zagranicy, bo to było bardzo, bardzo korzystne, te bezpośrednie kontakty. Myślę, że Warszawa, jeśli chodzi o tą moją działalność tam na terenie przewodniczącego, zresztą to była decyzja nie moja, tylko ówczesnego rektora,
który zdecydował, bo myśmy się przenieśli na pole... Przypomnijmy może, o którą postać chodzi i... Mogę? Tak? Chce pan? Proszę bardzo. Myśmy wtedy mieli taką sytuację, że myśmy byli w trakcie inwestycji. W 65 roku myśmy się przenieśli na pole Mokotowskie, ale to był pierwszy budynek i były jeszcze dalsze inwestycje. I ówczesny kierunek był taki, że myśmy oczekiwali dalszego rozwoju. To był profesor Górnicki, żadna tajemnica. Bidak bardzo aktywny, bardzo życzliwy, bardzo zaangażowany. Powiedział, że trzeba jemu pomóc. No i te władze Warszawy musimy jakoś pozyskać, żeby one nas chciały wspierać, żeby to tempo inwestycji rzeczywiście... Pan profesor był tym człowiekiem, radnym, który miał pomóc. I w tej radzie, tam zaraz mnie awansowano na różne inne stanowiska. Ja jako bezpartyjny byłem pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej w Polsce. Pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej w Polsce. Taka była możliwość i tak to powstało. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli pan pyta o działalność w Warszawie, to w tym czasie myśmy nawet przyjęli taki plan rozwoju tej Warszawy w aspekcie wielu dziedzin, w tym także i medycznych. Co 5 lat jeden szpital. W 75 roku był szpital nasz tutaj na Banacha. W 80 roku Brudno, szpital brudnowski. Miał być w następnej kolejności zachodni szpital, myśmy go tak nazwali. W 85 miał być w Grodzisku. 61 rok, stan wojenny, wiadomo, tragedia zamknięcia wszystkiego. Ale jeszcze w międzyczasie był szpital, Instytut Onkologii powstał, tak, jest Instytut Onkologii, już nie mówiąc o trasie łazienkowskiej, o Wisłostradzie. Warszawa w tym czasie zaczęła się zmieniać. O Zamku Królewskim. W tym czasie była odbawa. Tak jest, ja byłem honorowym członkiem, nie tylko w tych medycznych. To proszę mi wybaczyć, zapytam, czy to znał pan profesora Aleksandra Gieśtora? Oczywiście. Legendę, prawda, tak, Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam i nawet wspominam jego ostatnie chwile, bo on leżał właśnie między innymi u mnie w szpitalu na oczki jeszcze wtedy. Bidak z powodu ciężkiej choroby rzeczywiście nowotworowej. No tak się to zakończyło, ale ja wspominam tamte czasy, to trwało tamtych kilka lat, ale ja naprawdę jestem w stanie wymienić w tym okresie wiele takich inwestycji, których ja sobie dzisiaj nie wyobrażam bez nich Warszawy. Był taki okres, mogę panu powiedzieć, drobny szczegół. Powiedziano, tyle pieniędzy chcą w tą trasę łazienkowską zainwestować, a ile by się budynków tam naprawiło, czy poprawiło, czy pobudowało. Do dzisiaj trasa wspaniale funkcjonuje. Czy pan sobie wyobraża teraz Warszawę bez trasy łazienkowskiej? Znaczy powiem panu profesorowi, ja nie mam prawa jazdy, więc często wtedy nie jeżdżę, ale przypuszczam, że dla wielu mieszkańców miasta byłby to ogromny problem, gdyby tego połączenia nie było. Wystarczy jakaś awaria. Tak. I sparaliż połowy Warszawy. No i tak dalej, i tak dalej. No więc ja powiadam, to są lata, które zaowocowały odpowiednimi, a już nie mówię o metrze. Ja byłem, zaraz panu powiem, w szczególe, ja byłem też tym bardzo zainteresowany. Myśmy przecież rozpoczęli budowę metra, bo wtedy był Majewski, też nie żyje. Razem, on był prezydentem, ja byłem przewodniczącym Rady Narodowej. On był wykonawcą, jak to zwykle bywa, a ja miałem pieniądze, bo Rada Narodowa... W sumie dzięki panu przemieszczamy się pierwszą linią warszawskiego metra. Tak, tak. I to jest budowa, której potem oni odwołali Majewskiego i on był pełnomocnikiem rządu do spraw budowy metra. W randze wiceministra budownictwa chyba. Jurek Majewski był. I chcę powiedzieć, że myśmy wtedy z takich drobiazgów, które może nie mają znaczenia, ale charakterystyczne, w pamięci
Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że metro w tej chwili ma taki znak M i ten... Tak. Tak, i kreska w dół. Żółty i czerwony kolor. I ten, ta ostatnia, tak. Druga kreska i leci strzałką w dół. Proszę pana, myśmy wtedy rozpoczęliśmy to i proszę sobie wyobrazić, powstała uchwała, żeby ktoś zażądał od nas, władzę chyba, że musi być odznaka, gdzie się mieści ta Warszawa, jak to metro. Myśmy ogłosili konkurs i pod tym znakiem jest mój podpis. Czyli pan akceptował ten znak, to logo warszawskiego metra, tak, które do dzisiaj funkcjonuje. On jest podobny do znaku i autobusowego, wie pan, też taka strzałka jest, jeszcze podobny, tramwaje i tak dalej mają taką strzałkę. Monolityczny takie drobny szczegół, a ja to pamiętam, bo parę godzin czy dni wymagało to analiz, bo myśmy dostali kilka takich wniosków, projektów w tym zakresie. One miały być zmienione, bo była taka propozycja, słyszałem o tym zresztą parę lat temu i proszę sobie wyobrazić, że one zostały zaakceptowane. Powiem panu profesorowi, że chyba jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków w Warszawie, biorąc pod uwagę, że no długo czekaliśmy od okresu międzywojennego na tą kolej podziemną, więc mnie to bardzo cieszy i też jestem panu wdzięczny, że pan mi tę dzisiaj historię opowiedział, bo będę ją powtarzał dalej, bo wielokrotnie mam okazję też opowiadać o dziejach warszawskiego metra. Panie profesorze, zmieńmy troszeczkę temat. Tak. Obecnie pełni pan funkcję prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Organizuje pan regularnie jubileusze, spotkania byłych roczników, stara się pan przyciągnąć do stowarzyszenia kolejne roczniki absolwentów. Jaka jest główna idea stowarzyszenia? Więc dwa słowa. Ja nie jestem twórcą tego, bo to kolega Tatoń był pierwszym prezesem, drugim był Aleksandrowicz. Ja jestem trzecim prezesem. Mogę panu powiedzieć, że w tym roku było kolejne zebranie wyborcze. Ja ze względu na swój wiek i kondycję chciałem i prosiłem zresztą kolegów o zmianę. No, w ogóle nie wchodziła w grę, ustąpiłem. Nie należę do najmłodszych, co to widać. Jestem jednym z najstarszych i nadal niestety muszę, może stety, może niestety, wszystko jedno, ja chcę to kontynuować tak długo, jak to jest możliwe. Nasze motto jest uchronić od zapomnienia naszą historię, uchronić, zachować naszych nauczycieli, naszych profesorów, tych, którzy tworzyli tą uczelnię. Tworzyli. To były naprawdę nazwiska liczące się. Ja wspomniałem tutaj o dwóch, trzech. Można by ich o 23 wspomnieć. Myślę, że tych, nawet więcej. Tak, którzy przetrwali tą wojnę i to była dla nas bardzo korzystna historia, że był zalążek, były te możliwości. Mogę panu powiedzieć, że na ówczesne czasy ci ludzie naprawdę byli liczącymi się. Może ja wspomnę już nie o chirurgii, ale o internie, proszę wobec tego, żeby nie być zbyt patriotycznym. Ja pamiętam profesora Węgierkę, internistę. Profesor Węgierka, internista, był jednocześnie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, diabetologiem, czyli od cukrzycy, od tych zaburzeń immunologicznych. I ja pamiętam jak dziś, jego sakramentalną zasadą było, żeby każdy chory na swoim biurku miał cukier. On wychodził z tego założenia, że hiperglikemia jest chorobą, nie ma żadnych wątpliwości, ale bardziej niebezpieczna dla diabetyka jest hipoglikemia, nagły spadek tego cukru, bo cukier potem zaburza funkcję mózgu i tragedie między innymi mózgu wynikają. I proszę sobie wyobrazić, a były czasy, kiedy nie było tego cukru. Nie było cukru. To on mówił, masz miód, to kup miód i przynieś. Masz tutaj mieć ten miód. I proszę sobie wyobrazić, ten człowiek przepowiedział
to swoją ideę, ponieważ w tej chwili nawet są takie tendencje do podwyższenia tej wartości tego cukru. Znaczy on jest szkodliwy w nadmiarze, nie ma żadnych wątpliwości. Ale to jest nieprawda, że tam 110-120 mg cukru to jest trucizna, to zginie ten człowiek. Nie, ale przy 40 może zginąć. Czyli cukier stabilizuje organizm w odpowiednich dawkach. Tak, i nawet mówi się o tym, że zaopatrzenie w cukier czasami jest tak ważne, dużo ważniejsze niż niedobór, bo ten chory może zginąć. To był Węgierko, to był człowiek, który nigdzie nie był, nigdzie nie studiował. I trzeba przypominać takie postacie. Oczywiście. Kolejnym rocznikom. On był, tak, on był, przetrwał wojnę. Przetrwał wojnę, dokładnie nie wiem, gdzie on był, ale był zdaje się gdzieś poza granicą. Nie jest wykluczone, że był tam w tych gdzieś nadburzańskich terenach. Probana. I proszę sobie wyobrazić, że on przetrwał wojnę, wrócił tutaj i wrócił do pracy. I on był tym, który rzeczywiście dokonywał akt dużego nakładu pracy. No, profesor Orłowski, nie Tadeusz, jego ojciec. Witold. Witold, tak, jest na pewno twórcą polskiej interny. On był tutaj u nas na oczki przez jakiś okres czasu, potem przeszedł na Czerniakowską tam na dół. Też jest bardzo liczącą się osobą i rzeczywiście jako dydaktyk, jako nauczyciel jest wspomniany i rzeczywiście chwała za to, że chciał się zająć tą dydaktyką. I my, wielu z nas, tym się zaraziło. Zaraziło, naprawdę. Myśmy nie byli bardzo zainteresowani może pekuniarnie, finansowo w tym, bo to wtedy były trudne czasy, ale myśmy mieli te ambicje, żeby coś zrobić, przywieźć, zdobyć tutaj. Każdy z nas miał jakiś tam wkład do jakiejś specjalnej dziedzinie, do dziedziny. Ja wspomniałem o anestezjologii, o transplantologii, ale była także i w anestezjologii absolutny postęp. Pierwsze tak zwane dotchawicze znieczulenia to były u nas, to były właśnie w tym zespole. Myśmy także i w tej chirurgii naczyniowej, oczywiście to był ośrodek warszawski liczący się tutaj na Nowogrodzkiej właśnie między innymi z tego w kierunku chorób naczyń, a więc miażdżycy, niedotoboru niedrożności tętnic, choroby Birgera, zarostowej zmiany w tętnicy szyjnej, niedokrwienia mózgu, kończyn, zatorowości. To były zabiegi tutaj u nas, wykonywane dzięki naszemu takiemu, może takim możliwościom edukacyjnym za granicą. Sprowadziliśmy trochę sprzętu i to nam bardzo ułatwiło rzeczywiście leczenie tych chorych. Także wspominanie tych nazwisk jest przeze mnie pamiętliwe i uważam, że nie wolno o tym zapomnieć. Wręcz nie trzeba wolno kultywować te tak wszystkie nazwiska tradycyjne. Tak jest. I stąd takie moje zainteresowanie tym. No, mogę się, może sobie życzyć, żeby rzeczywiście trochę się wzbogaciła kadrowo ta nasza, to nasze stowarzyszenie. No właśnie, jak z młodymi rocznikami jest, więc właśnie, które kończą studia, rozchodzą się tak naprawdę po całym świecie. Więc właśnie, ja myślę, że ja bym najchętniej zmienił nazwę tego stowarzyszenia, bo jeżeli chodzi o stowarzyszenie wychowanków, to nie powinien być student, musi być absolwent. Tak. I tam jest nawet tak wspomniane. A ci absolwenci rozsypują się potem po całej Polsce i za granicą po uzyskaniu dyplomu. Więc nasz kontakt z nimi właściwie kończy się praktycznie z momentem uzyskania dyplomu. A dla nas on jest najpotrzebniejszy właśnie wtedy, kiedy jest już absolwentem. Więc powinno się troszkę wcześniejsze w tym zakresie może niższe progi postawić i nad tym się zastanawiamy, tego byśmy chcieli dokonać. Żeby przyciągnąć tych starszych studentów do działalności starszych studentów. Tej młodzieży wszędzie brak. Tej młodzieży wszędzie brak. Ja chcę powiedzieć, że narzekamy, że rzeczywiście
nie tylko politycy narzekają, bo ja też słyszałem tam, że na parę nazwisk, które się w tej chwili w tej naszej telewizji pokazuje, są już powiedzmy, wywołujące pewne negatywne reakcje w społeczeństwie. Ale to myślę, że należałoby rozszerzyć troszkę i rzeczywiście odrestaurować nasze stowarzyszenia, organizacje, które istnieją, a tych organizacji medycznych jest dużo. I tej młodzieży jakoś tam za dużo to my nie widzimy. Za dużo tych młodych lekarzy w towarzystwie chirurgicznym, ginekologicznym, internistycznym. Naprawdę ja z niepokojem na to patrzę, że te towarzystwa, na których Polacy między sobą się dzielą doświadczeniem, swoim udoskonalaniem tego wszystkiego, swoimi wynikami leczenia. Nie dużo tych ludzi tam przybywa na te spotkania. Brakuje tej pokoleniowości. I to jest nieszczęście. To jest według mnie nieszczęście. No miejmy nadzieję, że to będzie zmierzać jednak w tą stronę, że w kolejnych latach może ta młodzież się nasza przebudzi i zacznie bardziej myśleć o tradycji i dziedzictwie. Oby pana słowa się sprawdziły. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Tak. Może zaskoczę pana tym pytaniem. W wielu notkach biograficznych, które przeglądałem przed naszym spotkaniem, znalazłem taką informację, że w latach 60. przebywał pan na pobycie stażowym w Belfaście. Tak jest. Dlaczego akurat o to miasto pytam? Bo też miałem okazję przebywać tam na stypendium przez pół roku. Jest to miejsce niezwykłe, z ciekawą historią. Przypuszczam, że w latach 60. było o wiele bardziej niespokojne i niebezpieczne niż na początku XXI wieku, kiedy ja tam byłem. Tak. Więc mam też takie trochę osobiste pytanie. Jak pan wspomina pobyt w tym niezwykłym mieście w Irlandii Północnej, no, które jest naprawdę, tak, naprawdę miejscem niezwykłym? To prawda. I wie pan, że będzie nadal niezwykłym. Tak, no chyba tak. Wszystko na to wskazuje. To znaczy, ja byłem między innymi ma operację w Belfaście. To wobec tego mogę panu powiedzieć, że jak ja wyjeżdżałem z Polski, to w Ministerstwie Zdrowia trzeba było przedstawić swój program, czym się człowiek zajmie, czym jest zainteresowany. I wie pan, że ja na pierwszym planie napisałem chirurgię plastyczną. Chirurgię plastyczną. A tam był rzeczywiście taki bardzo liczący się ośrodek chirurgii plastycznej. Ale ja wpisałem sobie tylko na 2 miesiące tam pobyt. Jak pojechałem tam, to zobaczyłem chirurgię naczyniową. I przyjechał tam taki do Belfast jest Irlandią Północną, a tak. Myśmy czasami jeździli do Dublina. 2 godziny, 2,5 godziny jazdy. Ale to pan już miał potem szczęśliwą sytuację, bo pan mógł jechać, a tak. Ja musiałem mieć wizę. Domyślam się. Tak, wizę. I jeździłem i mnie to zaraziło. I dlatego ta chirurgia naczyniowa mnie pochłonęła. Z Belfastu mam bardzo dobre wspomnienia, dlatego że tam był taki jeden mój znajomy, którego spotkałem wcześniej. On też mówił, a przyjedź do nas na stypendium, tam bardzo dobry. I ja pracowałem, jeżeli pan zna Belfast, to w tym szpitalu uniwersyteckim. Ja wiem, o którym miejscu. Tak, tak, to był ten uniwersytet. Queen's tam jest University. Queen's University of, tak, Belfast. I tam była Grosvenor Road, tak jest, była. I ja byłem tam w momencie, kiedy był wybór, kiedy były wybory, jak pan pamięta, i była taka awantura. I ja to przeżywałem w Belfaście. Myśmy wtedy docali bardzo dużo chorych, łącznie z policjantami, którzy trafiali do nas na oddziały, do szpitali. Po tej awanturze tam było parę napaści na banków, jakieś inne rzeczy. Belfast jest w ocenie mojej, to się kiedyś spotkamy przy kawie, to wymienimy. Bardzo chętnie, panie profesorze. To wymienimy, bo ja mam swoje spostrzeżenia. I wie pan, że i Belfast jest małą strukturą, bo to jest 1/6 wyspy. 1/6 wyspy. Ale i oni są protestanci, tak, po drugiej stronie są katolicy. Tak, tak. Ale wie pan, że oni tak się wzajemnie szacują i szanują, że oni się domagają
otwartej granicy. No i tak powinno być w nowoczesnej Europie. I to będzie problemem dla obecnego premiera. Przy okazji Brexitu. Tak, co z tym Brexitem dalej będzie i tą granicą. Chociaż, powiadam, pomiędzy katolikami i protestantami jest naprawdę duża różnica. Oni nauczyli się w pewnym momencie ze sobą rozmawiać. A czy pan widział, uczestniczył pan 12 of July? Nie, akurat wtedy nie, bo ja byłem w innych miesiącach w tym czasie. 12 of July to jest taki, powiedziałbym, marsz tych protestantów, bo to jest z historii, kiedy protestanci pobili katolików, zwyciężyli i oni do dzisiaj utrzymują tą tradycję, te bębny, te orkiestry. Tak, ale to jest dzień, kiedy bywa bardzo uroczyście, ale niekoniecznie też jest bezpiecznie. Oczywiście. Ze względów polityczno-religijnych. Natomiast dlatego, że oni o tym pamiętają, to za miesiąc później robią katolicy. To ale oczywiście też ich potem tam prześladują, nie pozwalają im to zrobić. No ale to jest Belfast. To przy kawie kiedyś porozmawiamy, tak, czy herbacie o Belfaście. Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za spotkanie. Tak? Dowiedzieliśmy się dzisiaj naprawdę wiele ciekawych historii, nie tylko z zakresu medycyny w Warszawie, ale generalnie z historii Polski drugiej połowy XX wieku. Mam nadzieję, że te wszystkie plany związane przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Wychowanków uda się zrealizować i przyciągnąć tę młodzież do działalności stowarzyszenia. No i zapraszam do współpracy z Muzeum Historii i Medycyny i z działem fotomedycznym, no, który był też organizatorem dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.